Znajdujemy się w Piławie Górnej na budowie żłobka. Jest to, jak widać, nowy obiekt, którego do tej pory w Piławie nie było. Obiekt na około 40 dzieci. Jednokondygnacyjny budynek o powierzchni około 600 metrów ze wszystkimi potrzebnymi pomieszczeniami, z całą infrastrukturą. I w tej chwili jesteśmy na właściwie ostatnim etapie. Trwają prace wykończeniowe. Zasadnicze prace budowlane już zakończyły się. W tej chwili jeszcze trwa podłączenie gazu, podłączenie prądu, prace porządkowe, montaż urządzeń na placu zabaw. Te roboty będą jeszcze trwały około 2 tygodni i myślę, że na początku grudnia już wszystko tutaj będzie gotowe. Dokonamy odbioru technicznego. Jesteśmy również na etapie organizowania przetargów, a właściwie już te przetargi są rozstrzygnięte. Niektóre umowy zostały podpisane i czekamy na wyposażenie żłobka, na wyposażenie kuchni, bo będzie tutaj kuchnia, która będzie gotowała posiłki na bieżąco dla dzieci. I czekamy na meble, na pomoce dydaktyczne, na zabawki. To wszystko również ogarniemy w tym roku. No i zgodnie z planem żłobek powinien być uruchomiony od 1 lutego następnego roku. W tej chwili również trwa nabór załogi oraz nabór dzieci do nowego żłobka. Prace trwają od wiosny. Pogoda generalnie w całym roku sprzyjała. Nie jest to też pod względem budowlanym zbyt skomplikowana budowa. Wykonawca, który podjął się tego zadania, jest już wprawiony, już wykonał tego typu obiektów kilka w województwie dolnośląskim. Wobec tego rzeczywiście skończyło się to w dobrym terminie. Oczywiście, że jest duża radość. Żłobka nie było w Piławie przez kilka dziesięcioleci. Kiedyś dawniej, w zamierzchłych czasach było, ale ostatnio już nie. No jest wiele tutaj matek, które chcą wrócić do pracy. Już dzieci zapisują do naszego żłobka. Tym bardziej jest dodatkowa zachęta przez to, że obiekt jest po prostu nowy.